W ramach rewitalizacji to już zrobiliśmy drogi i chodniki, które zostały 2 lata temu wykonane. Natomiast w drugim etapie rewitalizacji mamy zaplanowane przebudowę rynku, czyli budowę fontanny, zagospodarowanie placu rynku, wykonanie placu zabaw w Parku Jordanowskim oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury. I na pewno zaczniemy od tej najbardziej potrzebniejszej rzeczy, to znaczy od zagospodarowania Parku Jordanowskiego, bo w Dobrudzieniu naprawdę brakuje nam takiego prawdziwego placu zabaw. Ten drugi etap, w skład którego wchodzi właśnie te 3 zadania, to jest 5 600 000 zł, natomiast dofinansowanie około 3,5 miliona złotych. To zaczęlibyśmy od zagospodarowania Parku Jordanowskiego w przyszłym roku, który został wyceniony na około 600 000 zł.